Idzie wiosna, to dobra informacja dla m.in. częstochowskich dróg. Na pierwszy ogień do łatania ubytku w jezdniach poszło rondo Mickiewicza. Jesteśmy uzależnieni od wytwórni masy bitumicznej. Te dość opieszale uruchamiają nasze zamówienia, które są związane z zapotrzebowaniem, ale pierwsze prace z użyciem sprzętu, z użyciem gorącego asfaltu się już odbywają i tak zabezpieczone, żeby zostało rondo Mickiewicza czy ulica Długa. Rondo Mickiewicza do czasu za kilka tygodni tych prac właściwych, które też będą obejmowały diametralne zmiany właśnie przy tym rondzie. Brygady remontowe z utęsknieniem czekają inne drogi, by nie powiedzieć, czeka lista ulic. Lista tych napraw jest odhaczana i kolejne ulice są poddawane remontom cząstkowym. Oczywiście miejmy na uwadze to, że jest to zabezpieczenie, naprawa, a nie nic większego, bo na tego typu działanie potrzebne są po prostu środki, ale dobrze jest je wygospodarować, bądź dobrze jest je mieć, bo chociażby przykład ulicy Olsztyńskiej pokazuje, jak wygląda po przebudowie, po działaniu inwestycyjnym, a jak druga część, która jeszcze nie została przebudowana, musi być doraźnie naprawiana i takie działania do tego czasu, kiedy stosowne środki na takie zadania będą wygospodarowywane, będziemy podejmować. O swoje ubiegają się także drogi gruntowe, tradycyjnie Huculska i Heleny, wyjątkowo pokiereszowane przez zimę i samochody. Wszystkie ulice, które są na czele tego rankingu potrzeb, będą poddane tym remontom cząstkowym. Aktualnie mówimy o naprawach w nawierzchniach asfaltowych. Część z tych wymienionych to nawierzchnie gruntowe i tutaj do podjęcia działań potrzebna jest trwała poprawa pogody, bo gdybyśmy jeszcze przy temperaturze balansującej na pograniczu zera, czy przy chwiejnej aurze, jeśli chodzi o opady, podjęli jakiekolwiek działanie na gruntówce, to efekt nie byłby trwały nawet przez 2 czy 3 dni, więc żeby to miało sens i takie drogi gruntowe zostały wyrównane, wzmocnione, utwardzone, czy z dosypaniem materiału, no to się odbywa tuż po poprawie, trwałej poprawie pogody.